Opowiedz o piosence Superhero. Czy wersja na Eurowizję również będzie dwujęzyczna, polski i angielski? Tak będzie, taki był właśnie plan. Superhero, mój singiel jest o tym, o ekologii, o świecie, że trzeba ratować świat, dopóki mamy taką możliwość, bo my na niej żyjemy i to jest nasz świat. Jeżeli my tego nie zrobimy, to nikt za nas tego nie zrobi. No jak mówią Indianie, no bierzemy właśnie ten świat od pokoleń, więc musimy zostawić ten świat w porządku, żeby był no zadbany dla tego drugiego pokolenia, więc trzeba ratować ten świat, trzeba razem złączyć siły, no bo razem jesteśmy silniejsi. No doskonale, właśnie już sama tematyka myślę, że robi ogromną siłę tej piosenki, ale myślisz, że to będzie hit? Bo tutaj za tą piosenką stoją naprawdę dobre nazwiska, nazwiska, które mają na swoim koncie ogromne przeboje. Landberry, Patryk Kumur. Opowiedz właśnie, jak się z nimi współpracowało? Bardzo super, oni są wokalistami, naprawdę świetnymi wokalistami i też Dominik Buczkowski. Oni są super i naprawdę fajnie, że oni skomponowali tą piosenkę, no bo jakby uszyli tą piosenkę na moich rozmiarach. Tak, ja się tak czuję po prostu. Słyszałem, że jesteś już po zdjęciach do teledysku, do tej kompozycji, więc kiedy możemy spodziewać się klipu i czy będzie równie kolorowy co Time? Na pewno będzie kolorowy, będzie wesoły. No i dam znać. Zostałaś polską reprezentantką na Eurowizję Junior. Stres jest ogromny, bo to naprawdę duże wyzwanie przed tobą teraz czeka. Więc na razie nie ma stresu. Myślę, że będzie kilka minut przed występem. Ale teraz próbuję się skupić na próbach, bo są intensywne i no, chcę dobrze wypaść, godnie reprezentować Polskę, no i żeby Polska była ze mnie dumna. Już masz jakiś pomysł na kostium, choreografię? Rozumiem, że to wszystko podczas prób ćwiczysz. Czym zaskoczysz widzów na eurowizyjnej scenie w Gliwicach? Więc tak, teraz nie będę niczego zdradzać, bo to będzie niespodzianka. No, wszyscy czekamy. A nie boisz się troszeczkę porównań do Roxany Węgiel, która przecież przywiozła Eurowizję Junior do Polski? No i przede wszystkim też, jak patrzysz na twórczość Roxany Węgiel, podoba ci się to, co robi? Tak, ona jest super, ale chce być sobą i no chce być Wiki po prostu.